Dobry wieczór. Witam Państwa we wtorek, 16 listopada. Joanna Jędraszczyk-Kałuwak. Zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. W przeddzień Narodowego Święta uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu uczcili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu wzięli udział także wyjątkowi goście. O 11:11 w murach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu w towarzystwie przedstawicieli służb mundurowych zabrzmiał mazurek Dąbrowskiego. W przeddzień Narodowego Święta dzieci po raz kolejny udowodniły, że pamiętają o odzyskaniu przez Polskę niepodległości mimo upływu 103 lat. Dzień Niepodległości to bardzo ważne święta dla całego narodu, ale również bardzo ważne dla środowiska osób niesłyszących, w jakim się znajdujemy poprzez to, że jesteśmy razem i kształcimy się razem. Myślę, że zaproszenie gości pozwala na to, żeby pokazać, że właśnie wojsko i właśnie obronność, nasze granice, bo mieliśmy gościa właśnie ze Straży Granicznej, że nasza Straż Pożarna, która zawsze w mundurze służy środowisku, służy ludziom, w takim święcie nie może zabraknąć tych osób razem z nami. Dlatego myślę, że też ważnym jest elementem wizualizacja. Dla osób z niepełnosprawnością słuchu ci goście to reprezentanci naszych służb mundurowych i stąd taki pomysł. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu państwowy hymn przeżywają wszystkimi zmysłami. W naukę migania mazurka Dąbrowskiego zaangażowali więc zaproszonych przez siebie gości, którzy mimo trudu stanęli na wysokości zadania. Dziękuję oczywiście za to zaproszenie, natomiast występ, jestem tu już po raz trzeci i takie odśpiewanie hymnu jest to naprawdę wyjątkowa sprawa, wyjątkowa sytuacja. I naprawdę zawsze tu warto być i odśpiewać ten hymn państwowy. W czterech zwrotkach, aczkolwiek no my nie znamy takiego migowego języka, staramy się, próbowaliśmy jedną zwrotkę i wraz z refrenem odśpiewać to też w języku migowym. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał ręcznie wykonany biało-czerwony kotylion, który także jest symbolem upamiętniającym ważne wydarzenia z historii Polski.11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W 103. rocznicę tych wydarzeń w Raciborzu odprawiono uroczystą mszę świętą, a także złożono kwiaty pod pomnikiem arcybiskupa Józefa Gawliny. Tradycyjnie raciborskie obchody Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta msza święta z udziałem reprezentacji władz miasta i powiatu, polityków, przedstawicieli środowiska szkolnego, kulturalnego oraz służb mundurowych. Po mszy w intencji ojczyzny uczestnicy obchodów w uroczystym przemarszu z udziałem orkiestry dętej i licznymi pocztami sztandarowymi wielu instytucji złożyli kwiaty i wiązanki pod pomnikiem arcybiskupa Józefa Gawliny. Wśród nich nie zabrakło m.in. sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Gabrieli Lenartowicz, senator Rzeczpospolitej Polskiej Ewy Gawędy, wicestarosty powiatu raciborskiego Marka Kurpisa, a także władz miejskich oraz przedstawicieli Rady Miasta oraz Powiatu. Noce są coraz chłodniejsze, często temperatura spada poniżej zera. Może to szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu osób bezdomnych. Policja przypomina, nie bądźmy obojętni. Opuszczone budynki, klatki schodowe, dworce, osoby bezdomne w okresie jesienno-zimowym szukają schronienia, gdzie tylko się da. W większości przypadków są to pustostany przeznaczone do rozbiórki. Miejsca te sprawdzają mundurowi. Nasze działania polegają na kontroli miejsc przebywania takich osób. Tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju pustostany, ogródki działkowe, piwnice. Policjanci docierają do takich osób, no i oferują pomoc. Tutaj też, skorzystając z okazji, apelujemy do wszystkich mieszkańców, by nie pozostali obojętni. Co roku od 1 listopada do 31 marca działa specjalna całodobowa infolinia obejmująca teren województwa śląskiego. Pod numerem telefonu 987 można uzyskać informacje o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Jeden telefon może uratować ludzkie życie, szczególnie gdy te temperatury, szczególnie nocą, spadają poniżej zera. Grozi to wychłodzeniem organizmu i śmiercią takiej osoby, więc prosimy o informację, o skorzystanie z numeru 112, powiadomienie nas, że taka osoba przebywa w danym miejscu. Wówczas policjanci udadzą się na miejsce i sprawdzą, no i oczywiście udzielą kompetentnej pomocy. Informacje o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tam w zakładce bezdomność również można taką informację przekazać dla policji. Oprócz niebezpieczeństwa związanego z narażeniem na niskie temperatury, bezdomni często tracą życie w pożarach lub w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożeniem dla nich jest także stan techniczny budynków, w których przebywają. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.